Honda Civic Sedan to kolejny po hatchbacku samochód uzupełniający portfolio japońskiego producenta w klasie i segmencie samochodów kompaktowych, a więc jednych z najczęściej wybieranych w Europie. Samochód różni się dosyć mocno swoją stylistyką, szczególnie od słupka B, gdzie linia dachu opara po nieco innym kątem, no i kończy się bagażnikiem otwieranym w przeciwieństwie do hatchbacka osobną tylko i wyłącznie klapą, zamiast klapą z szybą kryjącą aż 575 litrów pojemności. Co jeszcze ma do zaoferowania nowy Civic Sedan? Dowiecie się już za chwilkę. Nie sposób nie zauważyć, że Honda postanowiła zasilić kurczący się już coraz bardziej segment, ale budowa nowego samochodu nie była zbyt kosztowna. Wszakże japoński producent, decydując się na wersję sedan popularnego Civica, musiał jedynie nieco wydłużyć nadwozie hatchbacka oraz delikatnie zmodyfikować płytę podłogową. Civic Sedan ma zastąpić w gamie sporo większego Accorda, co jest posunięciem dość niecodziennym. Gama modelowa powiększy się jeszcze o wersję coupé oraz Type R. Wnętrze Civica Sedan urządzone jest estetycznie, biorąc pod uwagę to, co mieliśmy w poprzedniku, ale również zdecydowanie estetycznie. Przed oczyma mamy 7-calowy ekran systemu infotainment, na który składa się oczywiście obraz rzucany z nawigacji, ale również możliwość obsługi najważniejszych systemów auta, między innymi właśnie nawiewu czy klimatyzacji. Co ciekawe, podobnie jak w Renault Megane, poza obsługą dotykową mamy tutaj możliwość zmieniania nawiewu, znaczy stopnia nawiewu może nie, ale na pewno temperatury również za pomocą dwóch tutaj wygodnych regulatorów. O ile w Civicu hatchback możliwe jest zamówienie wersji z regulowaną twardością amortyzatorów, których to regulacje steruje się za pomocą przycisku, który tutaj jest zaślepiony. Fakt, że jest tutaj zaślepka, nie oznacza, że mamy do czynienia z tańszą wersją albo z brakiem tego, ale łączy się z faktem, że do sedana, w przeciwieństwie do hatchbacka, nie można zamówić wersji z elektroniczną regulacją twardości amortyzatorów. Honda Civic z nadwoziem sedan oferowana będzie w kilku wariantach. Przede wszystkim najważniejszą nowością jest 1,5-litrowy V-Tech Turbo 182 konie, zastępujący silnik wolnosący o pojemności 1,8. Później do gamy dołączy również diesel oraz 9-biegowy automat. Podczas krótkiej jazdy Honda Civic zauważyliśmy, że 182-konny silnik benzynowy dostępny pod maską testowanego modelu pozwala na dużą swobodę podczas podróżowania. Jednostka jest dynamiczna, a wskazówka obrotomierza, jak i prędkościomierza szybko wspina się coraz wyżej przy odpowiednim zarządzaniu skrzynią biegów. Manual działa z wyczuwalnym mechanicznym oporem, co charakteryzuje konstrukcję Hondy od lat. Układ kierowniczy pracuje z lekkością, szczęśliwie nie zmniejszając przy tym uczucia kontroli nad autem. Ceny Civica Sedan w Polsce rozpoczyna wersja Comfort z jednolitrowym silnikiem i bazowym wyposażeniu 90 400 zł. Natomiast na drugim końcu jest wersja 1500 Turbo ze skrzynią CVT Executive, czyli kompletnie wyposażona, za kwotę 114 200 zł. A ja serdecznie zapraszam Was do komentowania, subskrybowania i polecenia innym naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Przyjemności i szerokości.